Lodomir myśli, że trzeba przepytać drzewa. Kryją sekrety. Hej! I tego było nam trzeba. Słuchajcie, bracia, zasłużyliśmy sobie na bubble tea. Pan, ty kochasz te napoje, co nie? Chcesz wybrać dla wszystkich? Przyjąłem, mój starszy członku rodziny. 3 herbaty, proszę. Razem 9 pieniędzy. Czepiam się, czy panda zachowuje się jakoś dziwnie. Stał po złej stronie pudła. Proszę bardzo, członkowie rodziny. Jedna dla Lodomira. Jedna dla Grizzly'ego. To dziwne. Panda praktycznie nigdy nie myli nas ze sobą. Lodomir nie chce nowej tożsamości. Pando, może zrobić ci zdjęcie? Mogę dmuchać w swoje futerko jak ostatnio. Lodomir gotowy z oświetleniem. Odmawiam. Dowody fotograficzne zabronione. Ale ty zawsze... Odmawiam. Robisz zdjęcia? Nie pozwalam. Napoję za nim? Nie. Nie wypiję. Zabronione. Ups. Wypadło ci. Alarm, alarm. Awaria systemu. To nie jest panda. To jakiś robot. Nie pozwólmy uciec temu strasznemu oszustowi. Bracia, jesteście! Pan, wszystko dobrze? Tak się cieszę, że tu jesteście. To miejsce to raj. Ma wszystko. Bubble tea, budki do zdjęć, świeczuszki. Nie ruszać mojego pandy! Intruzi, szubrawcy, łowczaki! Włamaliście się do mojego domu i zniszczyliście mojego robopandę! Ratunku! Co to za kulki? Wiedziałam, że trzeba było dodać wodoodporność. Maciu, ja nie lubię tych misiów. Proszę zabrać mojemu aniołkowi sprzed oczu tych okropnych intruzów. To nie są intruzi, to moi bracia. Krewni czy nie, ma ich tu nie być, skoro nie podobają się mojej słodziutkiej Madeleine. Ale nie mogliby tu zostać? 3 misie są lepsze niż 1. Ja wcale nie chcę 3 misiów. Chcę wyłącznie pandę. Co Madeleine chce? Madeleine ma. Nie, jeśli ich wyrzucicie, to ja idę z nimi. O, jesteś pewien? Zrezygnujesz z pięknego domu, miękkiego łóżka i dożywotniego zapasu bubble tea? A co z tymi uroczymi zdjęciami? Trzeba je będzie wszystkie skasować. Panda! Usuń. Opublikuj. Usuń. Przepraszam, Madeleine, ale moi bracia są ważniejsi niż lajki.